Nieźle, wyjechał z garażu, słuchajcie, o własnych siłach. Nie chce mi zasprzęglić wspomaganie. Nie wiem, jakąś pompę taką tam, co miałem, znalazłem. W pełnym słońcu tak to się prezentuje. Na razie wyjechaliśmy, bo do sprawdzenia sprzęgła. Sprzęgło coś tam działa, zasprzęgla do przodu, do tyłu. Biegi można wrzucać, to jest najważniejsze. Pierwsza próba, pierwsze przecieki, pierwsze jakieś tam poprawki. To zaślepki nie daliśmy w silniku od sprzęgła, tam co ustawiania kąta i kręcenia. To trochę z orbitrolami, ze śrubunku co spawałem leci. Troszeczkę tam są niedogodności, ale od czegoś trzeba zacząć. Thank you.
źle, wyjechał z garażu, słuchajcie, o własnych siłach. Nie chce mi zasprzęglić wspomaganie. Nie wiem, jakąś pompę taką tam, co miałem, znalazłem. W pełnym słońcu tak to się prezentuje. Na razie wyjechaliśmy, bo do sprawdzenia sprzęgła. Sprzęgło coś tam działa, zasprzęgla do przodu, do tyłu. Biegi można wrzucać, to jest najważniejsze. Ale tylko żeby jeszcze kierował. No i dalsze prace wtedy, rozbieranie jeszcze raz i dostawanie porządne ramy wszystkiego. Przyjechał kolega, może odczaruje to wspomaganie, zobaczymy. A już było tak pięknie, ale się zepsuło. Nie no, dlatego właśnie chciałem wyjechać z garażu, zrobić próbę, bo jest problem ze sprzęgłem. Jednak z początku pięknie, ładnie w garażu, tutaj wysprzęglał, ruszał przód, tył, widzieliście, wyjechałem nawet sobie z garażu, ale po chwilach tam prac, walki z tym wspomaganiem, które nadal nie chodzi. Patrzę, że zaczęło mi się śligać sprzęgło. Coraz słabiej, aż w końcu ledwo wjechałem do tego garażu na najmniejszym biegu. I teraz tak, nie wiem, czy mam źle ustawione po prostu tutaj ten ustawione sprzęgło, ten docisk łapki, czy pompa już hydrauliczna jest koniec, ciśnienie straciła. No muszę to zobaczyć, tak? Najpierw podłączę sobie, sprawdzę ciśnienie, żeby tu nie rozkręcać. To sprawdzę ciśnienie, czy pompa daje w ogóle ciśnienie, czy jeszcze nadal pracuje, czy daje. Jak nie daje, też to sprawdzę, jak mi ostygnie, chociaż teraz chwilę postał i to nic nie, jeszcze gorzej było. To mógł się jakieś tam uszczelniać, też uszkodzić, nie? Na tych rureczkach, które łączą tam od rozdzielacza do docisku, które idą. Ale chyba, bo taką pompę tam jakoś znalazłem do wspomagania, nie wiem, nie daje sobie rady ta pompa. Chyba zrobię to już tam od razu. Kurczę, tylko te obiegi porobić, no. Tą trzysekcyjną, którą miałem założyć, taką jak w sieczkarniach jest. Jedna sekcja do wspomagania, tak jak jest w sieczkarni. Druga sekcja miała iść do smarowania silnika i trzecia sekcja do smarowania turbiny. Do turbiny to nawet za duże ciśnienie. Musiała być przez jakiś tam zawór upuszczający ciśnienie, nie? Tam do turbiny za dużego ciśnienia akurat nie potrzeba. Nie wiem, czy jak będzie problem z pompą w skrzyni, to będę musiał właśnie też puścić z innej pompy, wpiąć się w rozdzielacz tu, gdzie idzie z ciśnieniem, chociaż tam jest sterowane, to musiałem wpiąć się chyba od plecaka tam, ale mam na wierzchu tam, także myślę, że tam jakoś sobie poradzę z tym. Jak widzicie, no nie jest to łatwe. Już taki byłem happy, słuchajcie. Jeździ fajnie i mogę coś dalej robić, ale nie jest to łatwe jednak takie coś zbudować. Ale pomalutku. Teraz muszę trochę odpocząć. Nabrać sił. Dodajcie mi energii, otuchy w komentarzach. Żebym miał większą energię do działania dalej. Pozdrawiam.